Witajcie, kochani. Ja 3 tygodnie zmagałam się z bólem w pięcie. Nagrałam te słowo wiedzy, że ktoś ma problem z lewostopą. 3 tygodnie to trwało. Diabeł mi mówi, Basia, idź do szpitala. Poszłam, nie chodziłam do żadnego szpitala. Powiedziałam, diable, nie dotkniesz mojej stopy. Moja stopa jest silna i zdrowa. Przez jego sińca i rany są one zdrowe. I pomimo bólu ja chodziłam do pracy. Szłam, pamiętam jeszcze, do jednego małżeństwa. To małżeństwo powiedziało, Basia, może masz ostrogę. Nie mam ostrogi. Nie mam żadnej ostrogi pod stopą. I ból się zmagał. 3 tygodnie to trwało. Ja już nie wiedziałam, co mam robić, ale zaufałam Słowu. I dzisiaj podczas uwielbienia dostałam takie słowa, że Basia, twoje słowa, które dałem ci w twoje usta, więcej znaczą niż słowa ludzkie. I one się wypełnią w twoim życiu. Nie patrz na nikogo, patrz na mnie każdego dnia. I ja wierzę, że każdego dnia ono się wypełnia. Pomimo, ktoś ci powie, że źle, ale co On ci powiedział? To najważniejsze, co o Chrystus o tobie mówi i co On mówi. No i uwierzyłam, że moja stopa jest zdrowa. 3 tygodnie zmagań, ale moja stopa jest zdrowa. Powiedziałam, w jego sińcach i ranach jest moje uzdrowienie. Mój mąż też powiedział, kochana, uwierz w jego słowo, co on mówi na temat uzdrowienia. Ja deklarowałam słowo każdego dnia, wstając rano z bólem, normalnie szłam do pracy, normalnie, ale wierzyłam, że on mnie uzdrowi, pomimo bólu, którego się zmagałam pod stopą. I dzisiaj powiedziane zostało, że moje słowa więcej znaczą niż twoje ludzkie słowa, ale moje słowa.